Wariaty, wypuśćcie mnie, co ja zrobiłem? Żałosna przyjaciółka z ciebie. Ej ty, co kurwa żałosna? Co kurwa żałosna? No ale w ogóle to... My to źle zmierzyli. Mierzyli od nasady. Jest pełna dowolność, można przeszkadzać, przerywać, żartować, disować, kopać w dupę, wszystko. To jest Red Bull, rap i mat. W dzisiejszym odcinku, niespodzianka, bo to zawsze takie męskie towarzystwo, ale dość tego. Potrzebujemy damskiego pierwiastka w tym programie i taki właśnie otrzymujemy. Przepraszam, Kacper. No, dzięki. Taki właśnie otrzymujemy w 75%. Dość tej chemii. Dziś zmierzą się Oliwka Brazyli, Kacper Super Swag. Oliwka, reprezentantka wytwórni Warner Music, znana z ciętego języka i kontrowersyjnych wersów, powróciła do nas z najnowszymi singlami Freestyle i Pussycat Dolls. Oliwka, dlaczego akurat Kacper przy twoim boku dziś? No bo mu ufam w 100%. Raperzy mówią, żeby nie ufać nikomu. Odważnie. Nie, ja mu ufam, to dobry chłopak. Kacper, dobry chłopak i Oliwka Brazil kontra Megi i Czapelka. Megi, polsko-niemieckojęzyczna raperka, stawiała swoje pierwsze kroki muzyczne w Niemczech. Na szczęście już u nas, jak Podolski, tak jest. Patriotyzm. Reprezentantka Def Jam. Megi, dlaczego akurat Czapelka dziś z tobą? Dlaczego Czapelka? Ponieważ też jej ufam w 100% i zna się na pewno lepiej na muzyce niż my wszyscy tutaj. Odważnie! 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 Moi drodzy, dziś pojedynek przyjaciół, ewidentnie. Zanim zaczniemy rywalizację, musimy wiedzieć, kto zmierzy się z kim. Oliwka, najdziwniejszy przedmiot, jaki znalazł się w twojej torebce. Nie wiem, wykałaczki. To samo pytanie do Megi. Pasta do zębów. Pasta do zębów i bardzo dentystyczne wybory mamy na razie. Jaką miałaś ocenę z zachowania na koniec podstawówki? No pewno jakąś negatywną. Megi, jaką miałaś ocenę z zachowania na koniec podstawówki? Pozytywną, byłam spokojna wtedy. Dobra pasta i naganna wykałaczka zmierzą się dzisiaj w tym odcinku Red Bull, Rap i Mat. Ukaranych w dzisiejszym odcinku czeka Highway to Hell, można powiedzieć. Zobaczycie, o co chodziło, jeżeli wytrwacie z nami do końca, a że wytrwacie, wierzę. Daj mi lajka. Quiz numer jeden. Nazywa się To nie jest pochpich. Pytanie na rozgrzewkę. Megi, jak brzmi twoja ksywka czytana w SPAK? Ona nie wie, co to w SPAK. Od tyłu w sensie. Nie zawsze tak to się tłumaczy. Jegim? Jegim? Niemal. Eigme? No, Oliwka, masz trudniej. Jak brzmi twoja ksywka czytana w SPAK? Nie wiem. Pełna. Libra... Alibia... Lizarp Aquilo. To jest twoja ksywa czytana w SPAK. Teraz będziemy mieli trochę więcej tych ksywek. Ja przeczytam 6 ksyw polskich raperów. Ksywy zostaną przeczytane w SPAK i nieudolnie zapewne. Waszym zadaniem jest odgadnąć, o jakim raperze mowa. Poprawna Polski, tak? Odpowiedź jest to 5 punktów. Błędna odpowiedź to pytanie wędrujące do drużyny przeciwnej. Kto wie, naciska przycisk. Naganna wykałaczka. Najdziwniejsza rzecz, jaka znalazła się w twojej torebce, to? Maczuga! Maczuga! Nieraz tak było! Dobra pasta, sprawdźcie swój przycisk. Ładuj! Te przyciski również do siebie pasują. Dziś w tym odcinku wszystkie kropki nam się będą łączyć. Bum, ładuj, maczuga. Zobaczymy, co wybrzmi pierwsze. Przypominam, 6 ksyw czytanych w SPAK. Polscy raperzy. Pierwsza brzmi Łukos. Maczuga! Łozo! Pytanie wędruje do dobrej pasty. Ładuj! Sok, soku. Dobra pasta, 5 punktów, moi drodzy. Lecimy dalej. A za tą ksywę dziękuję serdecznie naszemu scenarzyście Hype'owi, bo to będzie droga przez mękę. Ja miałem taki nick CS-ie 5 lat. Ja to powiem ci z głowy. Czekaj, dobra. Lecimy. Ksywa numer 2. Edifanobełk. Ładuj! Chłopo na filmie. Tak jest! 10 punktów, dobra pasta. Ja to wiedziałam. Ksywa numer 3. Nozbarz. Ładuj! Jackson.
Żabson! Super! Kolejny 5 punktów do dobrej pasty. Ja mam dyslekcję, to dlatego! Ja nie umiem od tyłu odczytywać słów, przysięgam. Od... Sedes. Ja nie potrafię, nawet krótki. Sedes. Kamil no, Ślimak. W kolejnej cię roz... Kamil Ślimak. No dawaj. Uwaga, kolejna ksywa. Oksela Rugnod. Uważaj, bo czuję, że czapelka wie. No, ja im oddam to pytanie. Dziękujemy bardzo, bardzo. Proszę, w prezencie z jednej torebki do drugiej. Oksela Rugnod. Don Guralesco. Tak jest, 20 punktów na koncie dobrej pasty. Jeszcze tylko dwa pytania, nie bójcie się. Jeszcze tylko dwa z dyktanda, później już idziemy matmę. Uwaga, ksywa numer 5. Nawuk. Poczuga! Kuban! Tak jest! No i otwieramy! Worek z bramkami się otworzył. 5 punktów dla naganej wykałaczki. A ostatnia ksywa w tym quizie od tyłu czytana brzmi Anisur. Moczugo! Sarius! Dobra pasta przyjmuje pytanie. Rusina. Rusina, 25 do 5. Po nie pierwszym... jesteś pysponie w kur... Uwaga, czytam kartę od czapy. Oliwka, wiem, że mieszkasz w Polsce, no, ale sprawdzimy, co wiesz o Brazylii. O kur... Mamy 5 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź 5 punktów, więc dzięki temu quizowi możesz wyprzedzić drużynę dobrej pasty, ale pytania nie są łatwe. Kacper czyha ku pomocy, a ja czytam pierwsze pytanie. Jak nazywa się narodowy brazylijski taniec? No jest to taki taniec, wygibaniec i on się nazywa samba. Tak jest! Pięć punktów. Uwaga! Jakie jest największe brazylijskie miasto? Podpowiedź brzmi, ma 22 miliony mieszkańców. Nie wiem, kurde, dawno, dawno tam nie byłam. Jedno na S, drugie na P. São Paulo. Tak, to jest São Paulo, skąd wiedzieli? 5 punktów dla nagannej wykałaczki. Lecimy dalej. Ja z góry przepraszam wszystkich biegłych w języku portugalskim, bo będę kaleczył już od teraz na pewno. Jak nazywa się tradycyjne danie kuchni brazylijskiej? Maczuga. 3 punkty dla nagannej wykałaczki za maczugę. Nie jest to maczuga, ale być może jest, bo nie wiem, czym jest danie, które pisze się feijoada, a pewnie czyta się... To jest jakaś fasola. Jest to fasola, czyli może to być maczuga, fasul. Uwaga, wymień 3 brazylijskich zawodników piłki nożnej, aktywnych lub emerytowanych, żeby było łatwiej. No to tak. Widzę błysk wokół Kacpra. Ronaldinho. Yes. Neymar. Yes, jeszcze jeden. Ja dalej nie znam. No dawaj. No prawdę nie wiem, ja wiem, że jest Neymar, Ronaldinho. Ronaldo i ten Neymar, a dalej nie znam. Ronaldo powiedziałaś, to jest trzeci, bo poprzedni był Ronaldinho. 5 punktów dla nagannej wykałaczki. To się musi. No. Bliźniacy. Aha. Co jest większe? Jezus z Rio czy Jezus ze Świebodzina? A jak? Jezus z Rio. O 3 metry większy jest Jezus ze Świebodzina. Tak jest! Nasz Jezus największy! Co? Tak jest! No jak? Jezus, król polski mniejszy niż jakiś brazylijski. No ale w ogóle to... No to źle zmierzyli. Mierzyli od nasady, nie od... No właśnie! Uwaga, quiz numer 2. Przygotowaliśmy dla was tablicę. Każda z tablic składa się z 20 pól. Ja będę zadawał pytania, wy wskazujecie odpowiedź, wpisując ją na tablicę jak w krzyżówce. Wygrywa odpowiedź, która ma więcej liter niż odpowiedź drużyny przeciwnej. Drużyna otrzymuje tyle punktów, z ilu liter składa się odpowiedź. Wymień byłego lub obecnego zawodnika wytwórni SBM Label. Daję wam 10 sekund na odpowiedź, ale mogę być liberalny w tych zasadach. Ale leci, zasuwa teraz. Tablicy nie starczy nam. Haha, jeszcze szybko, jeszcze czas, kurwisz. Będzie bonus za szybkie skończenie. No, gotowi. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nice. Podnosimy tablicę do góry. BDS 2115, Janek Rapowanie z wykrzyknikiem, doceniam, 15 punktów plus 5 za bonusik. Wow, wow. A
liczymy Janek, wpisane Janek. I 10 punktów dla drużyny Dobrej Pasty. Wymień tytuł utworu z dyskografii Tedego. Okej, okay, czekajcie. Długi trzeba. Tak. Dobra. Co one piszą? Nie ma ściągania. Ja nie ściągam, ja mam zesa po prostu. Ale to jest jedno tylko. Na pewno to jest? Może Elfie. Przede mnie to sorry. Aha, bonus. My też, k***a, co? Bo, widzę, że kopiowane są rozwiązania. Ej, jakie złodziejki! Drin za drinem, trzy wykrzykniki, serduszko. Vanilla Heist, dwa wykrzykniki, serduszko, uśmiech i dolar. Dobra, byłem liberalny, ale przestaję być. Po 12 punktów plus 5 za buzzer, czyli 17 naganna wykałaczka. Uznaję jeden wykrzyknik, 13 dobra pasta. Fair. Tutaj coś jest przekupstwo jakieś. 9 punktów różnicy, ale tak. Nie ma numerów Vanilla Heist, jest Vanillala Heist. Vanilla Heist to jest album. Jest Vanillala Heist albo Vanilla Ice. Mamy wał. Umie ktoś gwizdać? Słuchajcie. Jest Vanilla Heist, album Tedego, ale numer nazywa się Vanillala Heist. Ja nie szedłbym tak rygorystycznie. Ja mam dysleksję. A ja też. Przecież ja mówiłam, że ja nie umiem. Mój stary ma Ferrari, ale w garażu nie może pokazać, bo klucz zgubił. 2 punkty odejmuję tylko za tą drobną pomyłkę. Uwaga, czytam pytanie numer 3. Wymień rapera lub raperkę, który przekroczył lub która przekroczyła barierę 1 miliona miesięcznych słuchaczy na Spotify. Pamiętajcie, że liczą się literki dosłownie w tym quizie. Czas start, dobra pasta, na razie 4-8, wykałaczka 5-5. Do dnia 24 stycznia 2024, kiedy to kręcimy ten program. A ja wieczorem wygram 1 milion złotych i jutro mnie już nie będzie. Ładuj! Punkty za czas. Co ładuj, co ładuj! No ładuj właśnie! Maczugę ładuj, punkty za czas. Wraca do góry tablicę. Co mamy? Szpaku Gugu Familia! Kurwa, na fitę! Ej, ja nie wiem, czy on... No ma nas, no to my mamy więcej! To jest piękne! 10 punktów dla nagannej wykałaczki. Dasz palec, złapią rękę. 11 punktów dla Kłebo na fidę. Mimo bonusu mamy 1 punkt więcej u Dobrej Pasty. Tym kończymy quiz drugi, ale to jeszcze nie koniec. Dobra, nie myjcie, moja matka później wraca. ASMR, czy ktoś mnie słucha? Twój ASMR się spodobał w reżyserce. Musisz to powtórzyć przez 10 sekund. Dam ci wtedy 6 punktów. Teraz? Let's go. No teraz. Nie. Cześć kochani, z tej strony Oliwka. Czujecie się zrelaksowani? 6 punktów dla nagannej wykałaczki za wzorowy ASMR. Widzicie, warto próbować, warto próbować. Nie wiem, ale jest tak gorąco. Mi też strasznie tu duszno. To się rozbierzcie. Jest strasznie gorąco, więc musimy kończyć. Zerkamy do karty, wiesz o co chodzi, idealnie na półmetku naszych rozgrywek, a was, drodzy widzowie, proszę, łapkę w górę, suba, komentarz i 20 tysięcy dolarów, helikopter i paczkę żelek Megi. Który amerykański raper współpracuje przy produkcji GTA 6? Podpowiem, że gdyby był z Polski, miałby ból w ksywie. Nie, ja się śmieszę. T-Pain. Tak jest! Super! Nie mam punktacji, więc daję 10 punktów Dobrej Paście. Ale super! Ale Oliwka i Kacper mogą nadrobić. Która polska raperka pojawiła się na Times Square w Nowym Jorku dwukrotnie w ciągu jednego roku? Na pewno. Była to Bambi. Bambi, 10 punktów dla nagannej wykałaczki. Zaraz wracamy z quizem numer 3. Szczerze, nie spocona kobieta. Ludzie tylko to czekają. Kobieta. No nie, no. To nie jest kobieta. Kobieta musi być spocona. Quiz numer 3 nazywa się Alter Ego.
przygotowaliśmy własne tytuły popularnych numerów polskich raperów i raperek. Jeśli zgadniecie prawdziwy tytuł z tej naszej fanaberii, dostajecie 5 punktów. Jeśli zgadniecie też autora tego utworu, to dodatkowe 5 punktów. Jeżeli zgłosicie się i odpowiecie źle, dostajecie minus 5 i pytanie wędruje do przeciwników. Tytuł numer 1 wymyślony przez nas, wy zgadujecie prawdziwy. Głośny dzień. Maczuga! Cicha noc. Tak jest, kto jest autorem? Chcesz mówić? Możesz za dodatkowe 5 punktów. Cleo Donatan. On powiedział cicha... Moi drodzy, 5 punktów dla nagannej wykałaczki, jednocześnie 3 punkty dla dobrej pasty. A za co? Ponieważ ja tak już nakręcony tymi emocjami, wiecie jak tu jest, gorąco, powiedziałem, że cicha noc jest okej. Noc była oczywiście głucha, więc rapował to Peja, no głucha noc, noc głucha, ja Wiśniowy, z nami Grucha w centrum miasta Zawierucha. I dalej więcej takich rymów, nie? Uwaga, tytuł numer 2, już dużo bardziej współczesny, brzmi Kocham Kraków. Maczuga! To będzie trochę... Co? Kocham Kraków. No. Nienawidzę Warszawy! Kto to? Chivas i Belgrad! 10 punktów! O, 96 na koncie nagannej wykałaczki. Lecimy dalej. Widzę, że treśtok na wysokim levelu. Emocje na wysokim levelu, ale wiedza również. Tytuł numer 3. Zachód w nawiasie. Nie lubię zapierdalać. Maczuga! Jadę nocą na Mazury! Nie no, wschód lubię zapierdalać, by dałeś gdzieś. Zachód nie lubię zapierdalać. Wschód lubię zapierdalać. BDS! No. Dzięki! Badanie słuchu zdane na piątkę i dało im 10 punktów. Dobra pasta, 8-2, naganna wykałaczka 9-6. Każdy może mieć jakąś wpadkę. Spokojnie, trzymamy się, każdy może mieć jakąś wpadkę. Widzisz, mamo? Nie, jestem, trzymam się. Uwaga, tytuł numer 4. W soboty stoję w prysznicu. Maczuga! Maczuga! Wiesz? Tak, Hemingway, w środę myję się w wannie. Ja pierdolę. Przepraszam, z piątki leżę w wannie. Tak jest. Natomiast jako, że miałem okazję jechać w trasę z Tato Hemingwayem, potwierdzam, że rzeczywiście w piątki leży, a w środę myje się w wannie, więc 15 punktów dla nagannej wykałaczki za wiedzę również z backstage'u. Tytuł numer 5. Cold Tea. Maczuga! Ależ refleks. Ej, przepraszamy. Macie jeszcze 5 sekund. Hot coffee, shafter. Shafter hot coffee! Dali radę, 10 punktów dla nagannej wykałaczki. Tytuł numer 6 brzmi Małe uszy. Ładuj! Ładuj. Nie mam pojęcia. Okej, okay. Małe uszy. Spróbuj na przeciwieństwo. Pomyśl sobie, to jest... Duże... Duże oczy. Kto? Smolasty? 10 punktów dla dobrej pasty! 92. Że ja tego nie wiedziałam. Moi drodzy. Żałosna przyjaciółka z ciebie. Ty! Co kurwa żałosne? Co kurwa żałosne? Chcesz coś za Iwonu? Mamy 92 do 121. Dobry, ale, tak ale, 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 ale. Uwaga. Megi. Książę na białym koniu zabrał cię na kolację. Lecz otrzymałaś menu bez cen. Wybierz po jednej pozycji, aby pokazać nam, jaki byłby koszt kolacji z Megi. Rachunek punktowy zostanie przyznany przez Łysego. Gdyby jakby okoliczności były mylące, ja jestem łysy. A. Przepraszam, ja nie zrozumiałam. Wytłumaczyć. Tam też jakiś łysy pan siedzi z tyłu. To jest mój sobowtór, gdybym szedł na zawał. Przychodzi ktoś i mówi, bierzesz co chcesz. Tu masz przystawka, danie główne, deser. A co wybierasz, to jest restauracja? Wybierasz po jednej pozycji. To jest restauracja prowadzona przez słynnego restauratora, który w rzeczywistości jest psem. Co wybrałabyś na randce zabrana przez księcia na białym koniu? Konia tak, popularna tatara, w Kazachstanie. Na przystawkę na pewno tatara z polędwicy wołowej. Tatar z polędwicy. Danie główne, homar nigdy w życiu, zestaw sushi. Zestaw sushi bym zestaw wybrała. Sushi, tatar, zestaw deser, sushi. I na deser naleśniki z bananami. Ja i z Nutellą bym dodała Nutellę. Ja też schabowego, no, nie? Naleśniki z bananami, Nutella. I dwa schabowe, poprosimy również. Moi drodzy, wyceniam tę randkę z Megi na...
29 punktów. Przesadziłeś. Powiedzmy. Bez przesady. 29 punktów. Niespodziewanie zrobił nam się remis dobrej paski i nagannej wykałaczki. I wszystko rozstrzygnie się w finale, na który właśnie zapraszam. Chcecie jeszcze jakiś dowcip opowiedzieć albo coś? Jeszcze będzie to trwać 2 godziny. Chcę zaśpiewać. Chcę powiedzieć dowcip. Dobra. Czekaj, do której kamery? Ja wiesz. Do tej kamery. Co robi traktor u fryzjera? Co robi traktor u fryzjera? Warkocze. Podstawowie znałem, no. Dobra. Przychodzi baba do lekarza i wiesz co? Co? Lekarz też baba. Ja dole. Czuję się jak na imieninach u dziadka. 10 punktów dla dobrej pasty, 10 punktów dla nagannej wykałaczki przed finałem na podbudowanie morale. Uwaga! Ostatni, finałowy quiz nazywa się Literapy. Gramy 3 rundy. Ja podaję ksywę rapera. Drużyna, która naciśnie buzzer, podaje rapera, którego ksywa zaczyna się na literę, na którą kończy się poprzednia ksywa. Kłebo na fide. Ładuj! O k***. Raper, raper. A Edzio Rap się liczy? Edzio Rap się liczy, Edzio Rap się kończy na P, możecie wy, już nie trzeba naciskać buzzera. Kasper powiedział, raperzy mieli być, więc później mu doliczę 3 punkty. A jest na P? O PZ. Na E. Na E. PZ. Na P? Edzio Rap. A, dobra. PZ. TD. No weź to już powiedz. Ero. Ero. Jeszcze raz? Ero. O. Oki. Iggy. I co, Iggy Azalea. Tak, Iggy Azalea. Iggy Azalea. Ona się kończy na A? Iggy Azalea? Tak, uznajmy, że na A. Ja uznam, że na A. No weź coś powiedz. Ona na randce zawsze. A może jest piosenkarka? Wolałbym się trzymać raperek, ale pierwsza runda, dawaj. Ariana Grande. Ariana Grande, dawajcie, macie jeden też wybieg. Eno, Eno, to jest taki raper z Niemiec. Eno. Oliwka Brazil. Boom. Let's go. Liber. 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 Raz. O, punkty dla nas. Kolejne trzy będą na górkę. Zamsone. Nie wiem. Na S miał być. Aha, na jak? Na S. To gówno z podziemia, możesz nie wiedzieć. Aha, Sarius. Smolasty. O kur... Y? Na Y? Na Y? Young Leosia? No. Nie. Na A, tak? Jest to, będzie Aysen. Aysen. DJ Smolastego. Yeah. Nagrywał Hot 16 Challenge, prawda. Rapował. Nie. Yeah. Jest to raper. Aysen. N. Pozdro. Jest to raper. Nypel. 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 Nali. Nali. Lil Baby. Lil Baby. Ale podkręcony. Young, tak? Young, tak. No i super. Tak. Teraz na G? Gucci Mane. Gucci Mane. Znowu. Gucci Mane. Easy E. Easy E. Easy E? Oddaj E. No, I. No, pięć. Ja wiem, kurwa, nawet. Eripe. Trzy. Eripe. Eripe. Znowu na E. Eldo. Eldo. No, o teraz? Prezidento. Octavian. Octavian. Za dobre są, niestety. Pamiętacie, jak mówiły? Nic się nie uczyłam, kurwa, nic nie wiem. Pięć. I co na N? Cztery. Nie trzy. Wiem, kurwa. Ja mam. Stara, jeden. Pomogę ci. Nie. Dilema, dawaj mi się. Nelly, kurwa. Dziesięć. Ja mogłam o nim nie pamiętać. 10 punktów dla nagannej wykałaczki. Brawo. Plus 3 za Rasa. Będziemy dorzucać. Ksywa brzmi Young Leosia. Boczuga! No, no to, a no to ja powiem... No, Aysen, no. Aysen. Tak. Okej, okay, no nie. To, co powiedziałeś wcześniej? Nelly, kurwa! Nelly. O Jezu. No jak tak? Jak tak? Samo w kudzie. Guzior. Guzior. Zmiany. O. Zróbcie mi kawkę. Guziory. Raz. Dwa. Na Z? Na Sy. Smolasty. Soulja Boy. Young Multi. Young Multi. Yes. Ichu. No to Iggy Azalea znowu. Ratunek przyszedł w formie Iggy Azalei. Anastazja. Co? Znowu na A.
Jeżeli uważacie, uważacie, że nie ma, możecie powiedzieć challenge, my sprawdzamy na warze. I wtedy je, ale wtedy jak jest, to punkty zostają w nagannej wykałaczce. Anastazja! Sprawdzamy! Nie widzę. Jest Anastazja Sokołowa, to jest film Taniec na Róże. No kto? Może się pomyliło. Jest Anastazja Sokołowa, ale tańczy na róże. No wiadomo. Drodzy, 10 punktów dla dobrej pasty. Jeżeli ktoś znajdzie, pamiętajcie, że nagrywamy 24 stycznia 2024 roku, 5 dni przed inwazją kosmitów na Bolesławiec. A jeżeli się pojawiła po tej inwazji, to rzeczywiście może tak się zdarzyć. Dobra, coś znalazłem. Poczekaj, Tobiasz powiedział, dobra, coś znalazłem. Czy jest to dziwne znamie na twoich plecach? Tak. 7 lat temu, ale to brzmi tak. Bardzo mi przykro, Oliwka. Był to rzeczywiście dziwny pieprzyk, ale Tobiasz uda się do dermatologa i zostanie to sprawdzone jeszcze dziś. Nie martwcie się o niego. Będziemy was update'ować, jakby co, mamy innych scenarzystów. Ale to jest fake, bo ja wiem, że ona jest w wytwórni mojej. Anastazja Maciąg i ona jest w mojej wytwórni w Urnerze. Ty się nie odzywaj, ja wiem. To jest piosenkarka. To nie jest, ona rapowała mi kiedyś na korytarzu. Przysięgam. Coś słyszałem. No w Dzień Kobiet przysięgam. Cytat, co rapowała? No mój tekst, ale bo chciałam pokazać, że potrafi. I jak? No potrafi. Potrafi? No naprawdę wam mówię, chłopaki. 10 punktów przyznaliśmy dobrej paście. Ja bym przyznał 1 punkt nagannej wykałaczce za ten korytarz, ale jednocześnie 4 punkty za utrzymywanie poważnej miny dobrej paście. Mamy 145, 145, a to jest ostatnia runda tego quizu. Jazda! A ksywa brzmi paluch. Ładuj! Uznaję zarówno CH, jak i H. Chivas. 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 Sobel. Lumi D. Co? Lumi D. Co ona powiedziała? Lumi D. Przez E. Czyli teraz na E? Tak. Spijcie z tym E. No ile można. Ja to mówię, jak czytam nazwy, te składy produktów w sklepie. K***a, spierdalajcie z tym E. Ej, ej, jest! Ta niemiecka raperka, co ma swoją piosenkę Enizikue. Jak ona ma, weź powiedz. Unique. No właśnie, ona umie niemiecki. Unique, jest. No jest. Czyli znowu mamy na E. Przepraszam, tak. Nie chciałam, naprawdę. Jest taki raper Eminem. Eminem, co Eminema nie znam? Znam. No. Znam. Eminem, czyli na my teraz? Tak. Nomata. 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 Kurwa. Ty miałeś coś na A wcześniej. Acet. Niemiecki raper. Acet. Acet, ty? Na ty? Mhm. Taco Hemingway. Taco Hemingway. I na Y, kurwa, znam. No to proste są akurat. Jak... Multi. Jak multi. Wracamy. No i? Moi no drodzy, tak. To jest rozgrywka finałowa. Jest na razie remis, no to jest niesamowite. No to znowu to emocje, to jest Francja, Argentyna. Muszę powiedzieć, że ona wie, że ma do czynienia z bestią, Iggy. Iggy, czyli znowu na I. No. Pięć. No Iggy Azelia mówiłaś 3 razy już. Iggy, coś tam. Iggy Azelia, po raz trzeci, sprzedane. Tak, sprzedane. Dobra, no to tak. Trzecia runda, potem trzeci Aysen. Trzecia runda, trzeci Aysen, również. Pozdrowy. Jak? Aysen. Na N. Znowu na N. Nypel. Ścieżki są wydeptane, ale one się skończą kiedyś. Lil Pump. Lil Pump. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Na P? Peja. 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 A co, był już paluch? Tak, pierwszy. Aha. Aster. 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 Mogę wam powiedzieć? Bo ja mam fajnego. Możesz. Rick Ross. Rick Ross. Na przykład. Rick Ross, no. Rick Ross. On jest słodziak. No. Rick Ross i teraz ja znowu? Mhm. Szpaku. Simba. Szpaku. Szpaku? Szpaku Simba, Simba Gu Familia. Wykrzyknik się kończy. Wykrzyknik macie teraz jadać. Mać. Przepraszam. U. A może być kawałek? Pięć. Skrywy? Uzi. Cztery. No, chyba że jest po prostu Uzi. Nie ma. I to zostawiacie. Nie. Trzy. Umpa lumpa. Dwa. Czy to jest wasza ostateczna odpowiedź? Nie. Różne rzeczy się w tym programie zdarzały. Tak. No dobra, umpa lumpa. Sprawdzacie, czy idziecie dalej? No, sprawdzamy. Sprawdzamy, czy istnieje raper, raperka, producent rapowy, rapowy DJ, umpa lumpa. Sprawdzamy. Wy mnie też sprawdziłyście, wy myślicie, że ja was nie sprawdzę, ale nasz jest prawdziwy. Umpa lumpa ma się nazywać raper. Chyba Shreku prawdziwy był. Umpa lumpa, kurwa.
Może i nawijał na korytarzu zwrotkę. Znaczy, tak, numer jest, bo to jest Willy Wonki, ale numer jest. Nie ma. Jest raper Umpa też. Ale nie, ma być nie. Umpa Lumpa! Było blisko. Nam chodziło o Umpa, przysięga. Ma panieńskie Lumpa. Widzicie, jakie tu emocje są w tym programie, jakie ten program emocje budzi, jakie wyzwala. Jak można to obejrzeć i nie dać subskrypcji na kanał Raz Mentalist, martwy od 3 lat. Nie istnieje. Let's go! 10 punktów dla nagannej wykałaczki, 155, 145, piękna rozgrywka, poproszę o klaski przed waszymi komputerami również. A teraz zobaczcie, jak ukaraliśmy drużynę przegraną. Dodawaj. I co, i mam to dodać? Dobra, dodajemy. Nasza kara wykonana. Wygraliśmy? Tak.